powinno być ostro. Słuchajcie, nagrywam to już po raz trzeci, dwa razy było nieostro. Mam nadzieję, że teraz będzie do trzech razy sztuka. Jeżeli nie będzie ostro, trudno. Bardzo serdecznie Was witam. Rafał z tej strony, kto mnie nie zna, Drone Bootcamp, Life, Kafka, drony, które prawie codziennie są na YouTubie. Oczywiście działamy mocno cały czas. Dzisiaj parę słów na temat kolejnych projektów, no bo jakże inaczej. Postanowiłem, wpadłem na cudowny pomysł, żeby złożyć swojego pierwszego drona. Będzie to ETX Cinerat lub coś, co pojawi się wcześniej, bo może to też tak być. Mam jeszcze w planach Cineupy 25, które chciałbym złożyć i mam już przyjechała część rzeczy. Natomiast to, co chciałem Wam pokazać dzisiaj, to są moje pierwsze kroki i raczkowanie, jeżeli chodzi o druki 3D. To dopiero jest jazda, dlatego że druki wydają się być proste, jeżeli z typowych materiałów je drukujemy, takich jak na przykład to co mamy tutaj, nie? PLE, prosty materiał, ale sztywny i nie nadaje się do dronów, dlatego że jest kruchy bardzo, więc to odpada. Pozostaje nam TPU, to jest guma, materiał bardzo plastyczny i on jest ciężki. Pytałem się wszystkich, czy ktoś mi je wydrukuje, nikt nie chciał wydrukować, faktycznie zajmuje to bardzo dużo czasu, więc postanowiłem kupić drukarkę, dostałem też od mojego partnera strategicznego, czyli portalu Banggood. Dostałem kupon na $150 na święta i stwierdziłem, że zainwestuję w drukarkę. Przyjechała drukarka z magazynu czeskiego. Po paru dniach złożyłem ją, pooglądałem przez tydzień tutoriale, już mniej więcej wiem, o co chodzi, od wczoraj drukujemy. Wydrukowałem jedno mocowanie na antenę Lollipop. To z tyłu będzie Cinerata. Całkiem dobrze to wyszło. Oczywiście zostałem zhejtowany przez kolegę, że nie wyrównałem dobrze, nie wypoziomowałem podłoża. Uważam, że nie jest źle jak na pierwszy raz, także to jest to. Druga rzecz, którą wydrukowałem, to jest mocowanie do tego Cinerata na GoPro. Nie ma tragedii, aczkolwiek to mocowanie nie chciało się odkleić, więc tutaj przygody są cały czas. No i trzecia, teraz się ten element drukuje, on mi nie poszedł, bo jest przewieszony za pierwszym razem, więc postanowiłem go wydrukować z poprzeczkami. Drukowanie 3D, fajna rzecz. Ja mam zwykłą, tanią drukarkę Ender 3, dlatego że najwięcej ludzi używało tej drukarki, wiedzą, o co chodzi. Dużo można je przy niej też poprawić, dużo rzeczy można przy niej zrobić, a dla mnie wystarcza, bo zwykle są to małe elementy. Ogarnąłem, słuchajcie, mniej więcej tą drukarkę. Drukuję bardzo wolno, to wszystko trwa po 4-5 godzin. Te elementy, które widzieliście, to były 2-3 godziny wydruku, ale dajemy radę. Także chciałbym złożyć. Przyjechało parę komponentów, między innymi tutaj stack przyjechał, czyli flight controller plus regulator ESC, regulator prędkości. To są na razie te dwie rzeczy, które mam do ETX-a, do Cinerata, a ramy zamówiłem w Niemczech, powinna być w przyszłym tygodniu. Także jak widzicie, to wszystko trwa. Te projekty FPV trwają naprawdę długo. Na Google czekałem 4 miesiące i nie dojechały, więc muszę zamówić jeszcze raz. Może zamówię po nowym roku tą wersję. Już V2, jak się ukaże, około 10. W międzyczasie testowałem też, czy testuję nadal, staram się latać trochę tym X17. To jest nowy dron z JJRC. Tani dron, $150. Na razie zauważyłem u niego takie tendencje, że GPS trochę się gubi, ma tendencję do toilet bowl efekt, czyli zaczyna tak wirować w powietrzu i zniosło go raz na choinki, więc odpuściłem sobie. Padało, było ciemno, mówię, nie ma co. Czy zaczynało, zanosiło się na deszcz, już zaczęło kropić, mówię, nie ma co. W niedzielę ma być ładna pogoda, czyli jutro i damy radę to zrobić. I to są takie projekty świąteczne. Oczywiście podsumowując ten rok, bo koniecówka roku sprzyja do podsumowań. Mogę powiedzieć, fajny rok, pozyskaliśmy dużo widzów, dużą wartość, 2 miliony wyświetleń na YouTubie. Były webinary, chyba z 6 webinarów, kursy online nagrałem, szkoła w ogóle Drone Bootcamp, bardzo dobrze się rozwija platforma, 4000 osób uczestniczy, także tylko się cieszyć, pomimo że rok był słaby ogólnie dla wszystkich, to ten rok był też niezły pod kątem tych treści online. Może nie jakaś super szał, rewelacja, żebym tu opływał w luksusie, ale na tyle, żeby po pierwsze mieć niezależność, o czym zawsze marzyłem, na tyle, żeby mieć decyzyjność pełną i właśnie to, żebym miał moc sprawczą 100%, czyli robię dokładnie to, co chcę, co ambicje mi podpowiadają, czy to, co jestem w stanie w danej chwili zrobić. I to jest świetne, że jestem swoim szefem.
tak zawsze chciałem, słuchajcie, i tak to działa już od ładnych paru lat. Okej, to co jeszcze chciałem powiedzieć tytułem podsumowań, dziękuję wszystkim partnerom, osobom wspierającym, czyli społeczności wspierającej ten kanał, bo mamy 50 osób wspierających, oczywiście osobom z Dream Teamu korzystającym z treści online'owych moich, z treści premium, ale też osobom, które zaufały mi i uczestniczyły w webinarach, czy uczestniczyły w Kickstarterze. Mieliśmy dwie edycje tygodniowego programu dla początkujących w lipcu i w sierpniu. Ten rok starałem się zagospodarować jak najmocniej się dało. Live'ów, transmisji live było kilkadziesiąt, około 80 transmisji, nawet może więcej, może nawet około setki transmisji na żywo, latająca kawka była. W przyszłym roku może trochę zmienię formułę, parę nowości chciałbym wprowadzić, ale o tym w swoim czasie. Słuchajcie, także podsumowując, chciałem bardzo serdecznie podziękować. W przyszłych odcinkach, w następnych odcinkach pokażę trochę mniejszych dronów, pokażę może też trochę odnośnie GoPro, zobaczymy jak kulisy tego drukowania 3D pod kątem właśnie składania modeli latających. Myślę, że to będzie taka główna tematyka, jak aura pozwoli, będziemy latać, jak nie pozwoli, będzie deszczowo i zimno czy wiecznie, można coś ciekawego złożyć i podziałać. Serdeczne dzięki dla wszystkich osób, które mnie wsparły też tutaj swoją energią, pomysłowością i też wiedzą oczywiście i kompetencjami. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach już wkrótce. Cześć!